Witam wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Dzisiaj mówić będę o tysiącletnim Królestwie Chrystusa. Niech będzie imię Jezusa wywyższone. Biblia mówi o tysiącletnim Królestwie Chrystusa i o sprawiedliwych, zwane Królestwo Milenijne. Apokalipsa, rozdział 20, werset 4-6. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi i nie wzięli znamienia na czoło swe ani na rękę. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i 1000 lat z Nim będą królować. Więc święci będą królować z Panem Jezusem 1000 lat i oni nie podlegają drugiej śmierci. Oni zmartwychwstaną, oni będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I kto jeszcze będzie królować z Chrystusem? Ścięci dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego. To znaczy ci, którzy umarli za wiarę, za Jezusa Chrystusa. I ci, którzy nie oddali pokłonu bestii. A co to jest bestia? Bestia jest to potęga religijno-polityczna. Występuje ona w Danielu jako mały róg. Mały róg wyrosły na zgliszczach Rzymu. Mały róg, czyli bestia, próbuje zmienić dekalog i zniszczyć świętych. To jest święta inkwizycja. I ci, którzy nie oddali pokłonu bestii i nie wzięli znamienia na czoło swe ani na rękę. Co to jest znamie? Najpierw trzeba powiedzieć, co to jest znak Boży. Znak Boży jest to święcenie soboty. Sobota jest ustanowiona przez Boga, samego Boga. A znamie jest to święcenie niedzieli. Niedziela ustanowiona jest przez Kościół katolicki. Więc ci będą królować z Chrystusem, którzy swoje życie dali za wiarę i którzy nie oddali pokłonu bestii i nie wzięli znamienia na czoło swe ani na rękę. Królestwo Chrystusa będzie w niebie i będzie poprzedzało Królestwo Boże na ziemi. I 1 Koryntian, rozdział 15, werset 24-28. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Więc Pan Jezus króluje dopóki nie podda wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jak zwycięży zwierzchności i moce, to wtedy królestwo oddaje Panu Bogu. Więc najpierw jest królestwo tysiąclecia, królestwo Chrystusowe w niebie, potem królestwo Boże zostaje na ziemi i Jezus oddaje władzę Bogu. Nowe Jeruzalem stolicą Królestwa. Nowe Jeruzalem jest stolicą Bożą. Hebrajczyków 12:22. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga
żyjącego Jeruzalem niebieskiego do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebrania. Apokalipsa 21:2-5. I miasto święte Jeruzalem nowe i ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto czynię nowe, wszystko nowe. I mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Więc najpierw ta nowa Jerozolima to będzie w niebie, a potem ta nowa Jerozolima zostanie spuszczona na ziemię. I w tej nowej Jerozolimie będzie Bóg i ludzie, więc ludzie będą z Bogiem. I tam już nie będzie śmierci, nie będzie nędzy, nie będzie bólu, będzie wieczna szczęśliwość i wieczna miłość. 9:27. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co mają siedem czasz, pełnych siedmiu plag ostatecznych. I tak się do mnie odezwał: chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosł, i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od południa 3 bramy, od zachodu 3 bramy, a mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur, a miasto układa się z czworobok. I długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzcinę poprzez 12 000 stadiów. Długość, szerokość, wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur 144 łokcie. Miara, którą ma anioł jako miara, jest miarą człowieka, a mur jego jest zbudowany z jaspisu, a miasto to czyste złoto, do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem miasta zdobne są wszelkim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza jaspis, druga szafir, trzecia chalcedon, czwarta szmaragd, piąta sardoniks, szósta krwawnik, siódma chryzolit, ósma beryl, dziewiąta topaz, dziesiąta chryzopras, jedenasta hiacent, dwunasta ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda z bram była z jednej perły. I rynek miasta to czyste złoto, jak złoto przeźroczyste. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetla. A jego lampą baranek, i w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów, i nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisany w księdze życia baranka. Jest to opis nowego Jeruzalem, tego miasta, które jest stolicą Królestwa Bożego. To miasto jest zbudowane z drogocennych kamieni,
jest powiązany z 12 apostołami, z 12 pokoleniami synów Izraela. To miasto nie potrzebuje słońca, bo chwała Boża oświetla to miasto. To miasto jest bardzo drogocenne, bardzo drogie, bardzo cenne w oczach Boga i ludzi. Właśnie w takim mieście, w tym Nowym Jeruzalem, będą przebywać święci. Apokalipsa 22:1-5. I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka, pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, a po obu brzegach drzewo życia, rodzące 12 owoców, wydające swój owoc z każdego miesiąca. A liście drzewa służą do leczenia narodów, nic godnego klątwy już dotąd nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich oczołach. I odtąd już nocy nie będzie i nie potrzeba im światła lampy, a światło słońca i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Więc wiadomo, że w tym mieście, w Nowym Jeruzalem, będzie tron Boga i Baranka, bo to jest stolica Królestwa Bożego. I będzie tam rzeka, po obydwu stronach rzeki będzie drzewo żywota, których liście będą uzdrawiać narody. I chwała Boża będzie oświetlać to Nowe Jeruzalem. Gdzie będzie miejsce pobytu zbawionych? Apokalipsa 20, rozdział 4-6. I ujrzałem trony i na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego. Tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi i nie wzięli znamienia na czoło swe ani na rękę, ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tym nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i 1000 lat z nimi będą królować. Więc miejsce pobytu zbawionych będzie miejscem tam, gdzie jest Jezus Chrystus wraz z Bogiem, czyli w Nowej Jerozolimie. Apokalipsa 3:12. Apokalipsa, rozdział 3, werset 12. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz i na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba wstępuje od mego Boga i moje nowe imię. Więc wyraźnie tu mi pisze, że zwycięzca będzie filarem świątyni Boga naszego, czyli będzie w Nowym Jeruzalem, czyli miejsce pobytu zbawionych będzie Jeruzalem. Apokalipsa 21:2-5. Miasto święte, Jeruzalem nowe i ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I oczy z ich oczu wszelką łzę i śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie. Po pierwsze rzeczy przeminęły i rzekł siedzący na tronie, oto czynię wszystko nowe i mówi, napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Więc miejscem pobytu będzie Nowe Jeruzalem,
w Nowym Jeruzalem będzie mieszkał Bóg wraz ze świętymi. Hebrajczyków 11, 11, werset 9, 10. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej pod namiotami, mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Więc do tej ojczyzny pretendowali nasi przodkowie, przodkowie Izraela. I oni czekali, oczekiwali na miasto zbudowane przez Boga samego. Na takie miasto, którego architektem jest sam Bóg. Hebrajczyków 13, 14, rozdział 13, werset 14. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. My także oczekujemy na to miasto, na to nowe Jeruzalem. Wydarzenia, jakie wydarzenia będą na początku tysiąclecia? Będzie zabranie sprawiedliwych do nieba. Pierwszy Tesaloniczan, werset 4, rozdział 4, werset 17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Więc my zostaniemy porwani przez Jezusa na obłoki do nieba i z Panem będziemy w niebie, czyli będzie porwanie tych świętych. Jana 14,3. Jana 14,3. A gdy odejdę i przygotuję, mówi Pan, wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Więc Pan Jezus obiecał nam, że zabierze nas do nieba i przygotuje nam miejsce tam. Apokalipsa 20, werset 6. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i 1000 lat z Nim będą królować. Więc ci, którzy umarli w Chrystusie, będą zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstaniu i będą królować z Jezusem Chrystusem. A co się stanie z bezbożnymi? Nastąpi zniweczenie bezbożnych. Jeremiasz 2, rozdział 25, werset 32, 33. To mówi Jahwe zastępów. Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie, zrywa się wielka burza z krańców ziemi. Zabici Jahwe będą w tym dniu od krańca do krańca ziemi, nikt nie będzie ich opłakiwał, ani zbierał, ani grzebał. Tu chodzi o tych bezbożnych. Daniela, rozdział 2, werset 44, 45. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo,
które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, jego władza nie przejdzie na żaden inny naród, zecze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. Jak to widziałeś, gdy Kami oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest to sen, a wyjaśnienie jego pewne. Tutaj Pan Bóg ukazuje Nebukadnezarowi, królowi babilońskiemu, losy świata. Widzi posąg ze złota, symbolizujący głowa ze złota, symbolizująca Babilon, potem Medo-Persję, Grecję, Rzym, i Rzym został podzielony potem na 10 państw. Pod koniec świata Chrystus, skała symbolizująca Chrystusa, uderzy te mocarstwa w stopy i te mocarstwa się rozsypią, a Królestwo Boże nastanie, rozrośnie się i obejmie cały świat. Więc to jest zwycięstwo Królestwa Bożego. Apokalipsa 6, 15 do 17. Apokalipsa 6, 15 do 17. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik i wolnych, ukryli się do jaskiń i górskich skał i mówią do gór i do skał: padnijcie na nas, zakrywajcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż się może ostać? Tutaj reakcja tych bezbożnych. 19. Apokalipsa 19, werset 11 do 21. Potem ujrzałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wierny i prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy jego jak blask, jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwane Słowo Boże. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bizior, a z jego ust wychodzi ostry miecz. Wyszedł głos od tronu mówiący: ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paś je będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznie wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosięto. Trupy wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I ujrzałem bestie i królów ziemi i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czyni wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamie i pokłon oddawali jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora gorącego siarką, a inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust jego, a wszystkie ptaki najadły się ciał ich dosyta. To jest los tych bezbożnych. O, Jezus ich zwycięży swoim słowem. Nastąpi wyludnienie ziemi. Izajasz 24, werset 3 do 6.
Okropnie spustoszona będzie ziemia, bezgranicznie rozdrapana, bo Jahwe wydał taki wyrok. Żałośnie wygląda ziemia zmarniała, świat opadł, sił niszczeje i niebo wraz z ziemią się wyczerpały. Ziemia została splugawiona przez wszystkich mieszkańców, pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze. Dlatego ziemię pochłania przekleństwo, a jej mieszkańcy odpokotowują, dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało. Więc ziemia zostanie zniszczona, ponieważ dużo grzechów ludzie popełnili i została splugawiona poprzez te grzechy ludzkie. Jeremiasz 4, 4:23. Spojrzałem na ziemię, oto zupełny bezład, na niebo nie ma jego światła. Spojrzałem na górę, oto drżą, wszystkie wzgórza się chwieją. Spojrzałem, oto nie ma ludzi i uciekły wszystkie ptaki przez tworzy. I więc ziemia zostaje zniszczona, pustki będą, nie będzie ludzi. Dlaczego nie będzie ludzi? Bo pobożni zostaną wzięci do nieba przez Jezusa Chrystusa na 1000 lat, bezbożni będą w grobach czekać na drugie zmartwychwstanie. A co będzie z szatanem? On będzie uwięziony na spustoszonej ziemi. Dlaczego uwięziony? Ponieważ nie będzie miał kogo zwodzić. Pobożni będą w niebie, bezbożni będą w grobach. Będzie rozmyślał nad tym, co zrobił. Apokalipsa 21:3. Potem ujrzałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce i pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat i wtrącił go do czeluści, zamknął i pieczęć na nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni, a potem ma być na krótki czas uwolniony. Izajasz 24, 21, 23. U Izajasz 24, werset 21, 23. Nastąpi wów dzień, to iż Jahwe skaże wojska niebieskie tam w górze i królów ziemskich tu na dole. Zostaną zebrani, uwięzieni w lochu, będą zamknięci w więzieniu, a po wielu latach będą ukarani. Księżyc się zarumieni, słońce się zastydzi, bo zakróluje Jahwe zastępów. A na górze Syjon i w Jeruzalem wobec swych starców będzie uwielbiony. Jakie wydarzenia będą w końcu tysiąclecia? Przeniesienie Nowej Jerozolimy na ziemię. Czyli Nowa Jerozolima, to miasto, zostanie przeniesione z nieba na ziemię. Apokalipsa 21:10. Apokalipsa 21:10. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Czyli po tysiącleciu Nowe Jeruzalem przeniesione zostaje z nieba na ziemię. Następne wydarzenie to będzie zmartwychwstanie niesprawiedliwych, drugie zmartwychwstanie.
Apokalipsa 20:5. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat się skończyło. Czyli ci bezbożni ożyli dopiero po 1000-leciu. Następnym wydarzeniem będzie uwolnienie Szatana, zwiedzenie bezbożnych, sąd i wieczna zagłada bezbożnych i szatana.